Otrzymaliśmy, z tego co wiadomo, około 20 ton jabłek. To są jabłka nasze, pochodzące z naszych sadów, z południa Polski, dokładnie z Łazisk. Jabłka są dobrej jakości, są jabłka w dwóch takich gatunkach, zielone i czerwone. Mamy nadzieję, że będą smakować i że każdemu z mieszkańców, nie tylko mieszkańcom, przydadzą się. Dlatego też taka akcja u nas po raz pierwszy w Starzynie, dlatego że jabłuszka już wcześniej były rozprowadzane w różnych miejscowościach, też przez radnych, przez inne osoby, ale tutaj właśnie z ramienia oddziału rejonowego PCK w Pucku taką akcję postanowiłam zorganizować na naszym terenie, dla naszych mieszkańców, dla również szkół i nie tylko szkół, instytucji gminy Krokowa, bo tam z tego co wiem, że nie zawsze taka akcja miała miejsce, dlatego też wykroczyłam poza teren gminy Puck. Także, bo jeżeli jestem prezesem oddziału rejonowego, to nie tylko jest gmina Puck, ale także cały powiat. Więc jak najbardziej te miejscowości, gmina Krakowa, należą również do powiatu i chciałabym też, aby tamci mieszkańcy skorzystali z tej akcji. No tak, bo jabłuszka są bardzo zdrowe, czy do suróweczki, czy na krótko zrobić jabłuszko dziecku, czy inne tam zapiekane, jak dzieci lubią. No i to jest bardzo dobre, bardzo dobre. Skąd pani się dowiedziała o dzisiejszej akcji? W kościele, tak. No. I w internecie właśnie pisało już też, to się właśnie dowiedziała, dlatego się poszli zaraz. Co z tych jabłek może powstać? Można przetwory robić różnego rodzaju i można surowo zjeść dla zdrowia. Tak, kolejna akcja związana z wydawaniem jabłuszek dla, że tak powiem, rodzin między innymi też wielodzietnych, emerytów, rencistów, osób, które są też nie aż tak zamożne i myślę, że tutaj warto te jabłka rozdawać, tym bardziej, że to są nasze jabłuszka polskie, które należy jak najbardziej propagować. Pan jako sołtys bardzo dobrze zna tutaj, można powiedzieć, tutejszych mieszkańców i z tego co wiem, są duże potrzeby. Nie, naprawdę są bardzo duże potrzeby, w ogóle nie tylko w kwestii na przykład, że tak powiem, spożywczym, ale też na pewno w kwestii gospodarczej i społecznej. Naprawdę tutaj myślę, że ludzie będą, bardzo mieszkańcy, zadowoleni z tego, co będziemy dla nich robić i robimy. Myślę, że to będzie dla nas bardzo, i dla nas też również będzie to bardzo sympatyczne. Takie akcje, z tego co wiem, tutaj rozmawialiśmy tuż przed wywiadem, że będą częściej. No będą częściej i to jest też miłe, bo myślę, że mieszkańcy oczekują dla siebie też pewnych takich właśnie potrzeb. My po to też jesteśmy, żeby mieszkańców wspierać, pomagać i w tej sytuacji, żeby się orientować tak naprawdę, co też mieszkańcom jest potrzebne. Nie, że